Witamy serdecznie. Powiedz nam, jak się nazywasz, co trenujesz i jak długo? Ja nazywam się Olga Michałkiewicz. Trenuję wioślarstwo od 12 lat. Co sprawiło, że 12 lat temu zdecydowałaś, będę trenować akurat wioślarstwo? Akurat w moim przypadku było to... Żadna moja decyzja początkowo, tylko propozycja pierwszego trenera, aby spróbować swoich sił w testach sprawnościowych. A ja byłam młodym sportowcem, kiedyś trenowałam taekwondo i ta rywalizacja zawsze była w mojej krwi. Więc w momencie, kiedy zaprosił mnie na te testy sprawnościowe do Wałcza, do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, nie, inaczej, do szkoły, do SMS-u, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. I tam okazało się, że byłam jedną z najlepszych zawodniczek, która podjęła się tych testów. I uznałam, że spróbuję. I to był taka moja decyzja, gdzie dałam sobie po prostu chwilę, mówię, zobaczymy, co to jest to wioślarstwo, zobaczymy, jaka to dyscyplina. No po roku sięgnęłyśmy po Mistrzostwo Polski już na czwórce podwójnej i spodobało mi się wygrywanie. I jak wykorzystujesz wsparcie od Polskiej Fundacji Narodowej z programu PFN Team 100? Przede wszystkim sprzęt sportowy i tu nie ukrywam, że to zapotrzebowanie jest bardzo duże, bo jak wspominałam wcześniej, wioślarstwo trenujemy w Łodzi tylko w sezonie, ale do tego dochodzą też różne inne dyscypliny. No zimą wyjeżdżamy na narty biegowe, latem i również jeździmy na kolarzówkach, na rowerach. Potrzebujemy też mnóstwo sprzętu takiego na co dzień, czy to są jakieś suplementy, czy dodatkowe jakieś tematy związane z dietą. Więc to jest, tych potrzeb jest bardzo dużo. Początkowo myślałam, że wow, super, mamy naprawdę świetne wsparcie i na pewno sobie im bliżej tych igrzysk, tych potrzeb było znacznie więcej i ten program naprawdę często był, ja już się do tego przyzwyczaiłam, bo jestem kolejny rok w tym programie, ale ostatniego roku też sobie nie wyobrażam, żebym w tym programie do samych igrzysk nie mogła być, więc cieszę się, że jestem w nim do teraz. Jakie marzenia tu i teraz? Chciałabym zdobyć medal olimpijski. Jedno, cel, jedziemy po to, żeby o to walczyć. Tego życzymy. A czego jeszcze oprócz tego możemy życzyć? Na te najbliższe kilka tygodni? Długich wakacji po. To tego zatem życzymy. Myślę, że dużo szczęścia po prostu, bo sportowo ja już fizycznie nie jestem w stanie zrobić nic więcej. To jest tylko podtrzymanie formy do samego startu. Fizycznie zrobiłam wszystko, co mogłam, więc jadę na igrzyska dobrze przygotowana, czuję się naprawdę mocna, patrząc na poprzednie lata, jak wyglądała moja forma sportowa, więc potrzebujemy dużo szczęścia po prostu. To tego szczęścia życzymy Tobie i całej ekipie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję. PFN Team 100, wspieramy zwycięzców. Ja nazywam się Olga Michałkiewicz i jadę na Igrzyska w Tokio walczyć o medale.